Warszawie Złotość Gwiazdy Rydusz, zaledwie 19-letni reprezentant Italii Leonardo Bumpi, a gości, czyli Palmiarnie Zielonogóra w tej pierwszej grze reprezentuje Miroslav Choryński. Skoro zawodnicy się rozgrzewają, myślę, że to dobry moment, abyśmy wszyscy rozgrzali dłonie i żebyśmy mieli okazję przywitać wszystkich Państwa, kibiców i miłośników sportu oraz tenisa stołowego. To ze specjalnymi pozdrowieniami dla Pana po drugiej stronie sali. Drodzy Państwo, no to co? A Leonardo Bumpi znany jest już z tego u nas w kraju, że lubi głośny doping, lubi żywiołowe reakcje publiczności. No to przeszliśmy. Doskonale znamy już rytm i okrzyk. Leo! Do poprawki. Wiem, że potraficie lepiej, że potraficie głośniej i potraficie przede wszystkim dłużej. Uwaga, jeszcze raz. Leo! Leo! No to teraz sami. Uwaga. 3, 4. Proszę bardzo, kamera Telewizji Polskiej Oddziału Bydgoszczy i operator tej kamery Piotr Kajewicz zarejestrował żywiołowy doping publiczności. Proszę oglądać dzisiaj wieczorny serwis sportowy przygotowywany przez Mirosława Wysockiego. Tam będą mogli Państwo, jak to myślą się, zobaczyć tak u siebie, kibicujący podczas tego spotkania. No i teraz, wielkie brawa, rozpoczynamy pojedynek.
trzeci punkt zdobyła Mirosław Kłeś. Thank you.
5 do 10. Thank you.
Tamty punkt Gustaw Koryński. Yeah.